No. Wcisnęło się tak. Wcisnęło. Cześć kochani, jesteśmy na moście Vita Stwosza i... Czekaj, jak to miało być? Cześć, siemanko, witamy was z Kłodzka. Jesteśmy właśnie na moście Vita Stwosza. A co my tu robimy, Janu? A jesteśmy tu dlatego, że za naszymi plecami jest studio Dzień Dobry TVN, w którym gościnnie wystąpi Marcelina. Marcelina z naszego projektu Ziemia Kłodzka, tak więc idziemy sprawdzić, co tam się dzieje. Jest i Marcelina już przygotowana. Tak, jak tam samopoczucie? Parę informacji o Kłodzku, także powiemy sobie o pocztówce z Kłodzka, bo tak w sumie taką mamy nazwę tego dzisiejszego porannego odcinka. Powiemy troszkę o zamku Sarny, o pałacu Marianny Orańskiej, o zabytkach kłodzkich, no i mam nadzieję, że uda mi się troszkę wypromować nasz projekt. Może wypromować to złe słowo, ale wspomnieć chociaż o naszym projekcie. Jest stresik? No troszkę, jak zobaczyłam tą kanapę, to... Taki malutki, ale myślę, że na luzie. Będzie okej. No. Także trzymajcie kciuki. Czujesz stres, Maciek? Tak, czuję stres Marceliny po prostu w każdym porze skóry. W Kłodzku same znajome twarze, jest z nami Szymon z Kalamanii. Cześć, witam. Możecie kojarzyć go z odcinka z tymi oto cukiereczkami. Nie na żarty, będziemy jeść czekoladę. Marcelina już siedzi na kanapie w gotowości. Kamery prawie gotowe. I zaraz wejście na żywo. Dzień dobry, TVN. Super poszło. Jak tam? Tak, super poszło. Krótko, intensywnie. I jak to przed kamerami stresująco. No ale przecież ty już przed kamerami się nie musisz stresować. No tak, ale wiesz, to jest taka rozmowa dynamiczna, przygotowana jest na coś innego, a potem wychodzi coś innego. Premiera transmisji na żywo w Dzień Dobry TVN dla Marceliny już jest za nami, ale w ogóle, jak to się stało, że trafiliśmy do tego Dzień Dobry TVN? Ekipa Dzień Dobry TVN zobaczyła nasze ciekawe filmiki na internecie, odezwała się do nas i zaprosiła nas do nas. Tak jest, a jeśli wy chcielibyście zobaczyć więcej ciekawostek z Kłodzka i okolic, podajcie na nasz kanał Projekt Ziemia Kłodzka. Tam będziecie mogli zobaczyć, jaki fajny region reprezentujemy. Tak więc już w najbliższą niedzielę o godzinie 14 zapraszamy was na nowy odcinek. Cześć. Cześć. Do zobaczenia.